Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu profesor Monika Kostera, teoretyczka zarządzania, która wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, również na uniwersytetach w Szwecji. Wykładała wielokrotnie też na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Oraz profesor Paweł Łuków, filozof, etyk, redaktor naczelny czasopisma naukowego Etyka, też wielokrotnie wykładał za granicą. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat, no można powiedzieć, taki interdyscyplinarny, bo chodzi mi o czarny łabędź Taleba. Otóż ostatnio, kiedy przygotowywałem zajęcia z filozofii kultury, natknąłem się właśnie na jego książkę z 2010 roku, Czarny Łabędź, i odkryłem, że on w drugim wydaniu właśnie, w 2010, bo rzecz powstała w 2007, w drugim wydaniu dopisał rozdział i w tym rozdziale ma akapit, w którym mówi wprost: ja nie chciałbym nikogo odciągać od globalizacji, ale jakby ta globalizacja ma swoje również negatywne skutki i nie wykluczam, że pojawi się wirus, który bardzo szybko się rozpowszechni na całym świecie. I to mnie zmroziło. To znaczy, w 2010 roku jest człowiek, który jakby mógł przewidzieć naszą pandemiczną sytuację dzisiaj, dzięki temu, że jego główną tezą właściwie w Czarnym Łabędziu jest to, że nasza rzeczywistość jest niezwykle złożona, że my nie możemy na podstawie tego, co było, planować przyszłości, bo tak było od zawsze, czy jakoś tak. Co Państwo na to? Pani profesor? Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie mnie. Tak, Czarny Łabędź jest niezwykle ważną książką i zawiera cały szereg myśli, które dotyczą różnych sfer życia na różnym poziomie i na poziomie makro, dotyczącym całej jakby naszej planety i globalizacji na przykład, ale też na poziomie mezo, czyli tym, którym ja się zajmuję, na poziomie organizacji i organizowania. Zgadzam się całkowicie z główną tezą i też uważam, że ona jest szczególnie istotna i w chwili obecnej chyba nasze oczy zbiorowe, oczy się otwierają na ten fakt, że żyjemy w niezwykle złożonym społeczeństwie nie radzimy sobie z tą złożonością i z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby zajmującej się organizacją, mamy problemy z dostosowaniem wizji organizacji, modeli organizacji do tej złożoności, która aktualnie no, domaga się takiego wzięcia pod uwagę. Zarządzamy naszymi organizacjami tak, jakby były o wiele prostsze niż są. Co oczywiście zgodnie z taką starą maksymą podejścia systemowego, zresztą w mojej dyscyplinie, powoduje cały szereg negatywnych konsekwencji. Ta maksyma brzmi: nie ma nic bardziej szkodliwego niż proste rozwiązania złożonych problemów. Lepiej w ogóle nie rozwiązywać problemów niż upraszczać je, ponieważ to powoduje kolejne problemy całkowicie nieprzewidywalne, nie dające się przewidzieć. To są idee pochodzące z nauk zarządzania z lat 70., 80., także jeszcze przed Czarnym Łabędziem, spory kawałek, że akurat wirus, no to rzeczywiście budzi grozę, ale budzi również uznanie i szacunek. W ostatnich latach czytałam bardzo wiele różnych książek socjologicznych, nie tylko z teorii zarządzania, ale również socjologicznych, ekonomicznych, których autorzy zdawali się przewidzieć, że coś się stanie, że po prostu ta złożoność nam się wymknie spoza kontroli. I jedną z tych książek, które ostatnio przeczytałam, gdzie wyraźnie jest takie założenie, że będzie jakaś taka poważne wykolejenie się tego takiego liniowego podążania rozwoju do przodu, to jest książka, najnowsza książka Guya Standinga,
poświęcona The Commons, dobro wspólne jest przedmiotem tej książki. To może tytułem takiego szybkiej reakcji to tyle. Bardzo dziękuję w takim razie. To pan profesor Łuków, jak to wygląda z punktu widzenia filozofa, etyka? No ja się obawiam, że wyjdę na profana, ponieważ mam wrażenie, że książka Taleba jest bardzo fajnie napisana i tak dalej. Natomiast po pierwsze myślę, że trzeba, jak to filozof, rozróżnić dwie rzeczy. Czym innym jest kwestia złożoności, a czym innym jest kwestia przewidywalności. One bardzo często się ze sobą wiążą, ale to nie jest to samo pytanie. W jaki sposób radzić sobie z nieprzewidywalnością, a w jaki sposób radzić sobie ze złożonością. To są dwa problemy. Mówiąc szczerze, ja mam wrażenie, ja zacznę, bo ja się przygotowałem. Ja zacznę od pewnego cytatu. To będzie cytat z książki Alasdaira MacIntyre'a. Chodzi o pewną historię, którą opowiedział, i to będzie na temat przewidywalności i czarnych łabędzi. Mówiąc krótko, myśmy zawsze wiedzieli, że czarne łabędzie są i mieliśmy na to bardzo dużo dobrych pomysłów. Na przykład odkładaj na czarną godzinę. Więc ja nie widzę, dlatego mówię, że chyba to, co chcę powiedzieć, to będzie miało charakter profanacji. Więc zacytuję taką opowieść, którą kiedyś opowiedział Karl Raimund Popper na temat wynalazczości. No tylko, że to jest w wersji MacIntyre'a, który ją opowiada, bo nie mogłem znaleźć oryginału. Dawno temu, we wczesnej epoce kamienia, siedzimy sobie obaj, ty i ja, i rozmawiamy o przyszłości. W pewnym momencie toczącej się konwersacji ja formułuję przepowiednię, że za jakieś 10 lat ktoś wynajdzie koło. Koło? Pytasz zaciekawiony. Co to jest koło? Wówczas ja opisuję ci koło, z trudem dobierając słowa, ponieważ po raz pierwszy właśnie mnie przypadło powiedzieć, czym będzie obręcz, szprychy, piasta i oś. A potem zapadamy nagle w milczenie zdumieni tym, co się właśnie stało. Ale przecież nikt nie musi wymyślać koła w przyszłości, ponieważ to ja je właśnie wymyśliłem. To jest mój komentarz. To znaczy, my przede wszystkim chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że życie społeczne jest elementem twórczości. My jesteśmy istotami twórczymi. I dopóki będziemy istotami twórczymi, to przyszłość społeczna będzie nieprzewidywalna w gigantycznym stopniu. To, o co chodziło Popperowi, to chodziło o to, że nie można tworzyć praw rozwoju społecznego. W takim sensie, on to oczywiście miał na myśli głównie takie historycystyczne podejście. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Wydaje mi się, że Taleb po prostu mówi o czym zawsze wiedzieliśmy z tego punktu widzenia. Kwestia złożoności jest kwestią odrębną. Co do jego przepowiedni na temat epidemii, no przecież myśmy mieli wcześniej epidemię i one też były zaskoczeniem. I tutaj chyba dochodzimy do kluczowej rzeczy. Co to znaczy coś przewidzieć? Otóż XIII-wieczny filozof brytyjski Roger Bacon przewidział maszyny latające. Przewidział? Nie. Przewidzieć coś, to znaczy powiedzieć, jak to będzie, co to będzie, skonstruować i przewidzieć jego mechanizm. To jest poza tym, jeśli czegoś takiego nie mamy, to mamy do czynienia z przepowiednią, ze zgadywanką i różnymi tego rodzaju rzeczami. Więc dla mnie książka Taleba, już kończę, jest jej podstawowa wartość, odnosi się, jak sądzę, do pewnej krytyki świata społecznego, a głównie ekonomicznego, z którym mamy do czynienia. To znaczy ten aspekt, w którym, zresztą przy okazji widziałem rozmowę z Talebem w telewizji, którą on powiedział, że dzisiejsza epidemia nie jest czarnym łabędziem. Dokładnie to powiedział. Ale on na Twitterze wprost mówi, że jest, że może być. Ale w telewizji powiedział, że nie jest. Ale jeszcze tylko dokończę sprawę tego, co wydaje mi się wartościowe tutaj, jeśli chodzi o tę dyskusję. Mianowicie on zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że żyjemy w świecie, w którym poprzez jego złożoność i wielkość ci, którzy podejmują najbardziej kluczowe decyzje, nie ponoszą odpowiedzialności za to. Głównie chodzi tutaj na przykład o wielkie korporacje, których
CEOs podejmują decyzje, które mają gigantyczne konsekwencje, funkcjonują w organizacjach, które za przeproszeniem jadą na kredycie i przez to nie odkładają właśnie na czarną godzinę, a kiedy przychodzą złe czasy, to nie oni płacą, tylko płacą ci, których się zwalnia z pracy na przykład, bądź ci, którzy potem wykupują, o tym zresztą on mówi w jednym z wywiadów, potem państwa łożą na to, aby uratować te firmy, bo są zbyt wielkie, by upaść, tak jak to było z kryzysem finansowym. Rezultat jest więc taki, że ci, którzy podejmują decyzje, nie ponoszą odpowiedzialności, a ci, którzy nie mają wpływu na te decyzje, bądź mają znikomy, odpowiadają. I tu, myślę, jest najważniejsza rzecz. To, że trzeba oszczędzać na ciężkie czasy, to, że trzeba, że zawsze może nieszczęście przyjść, a często chodzą parami, my to wiemy. Myślę, że problem jest gdzie indziej, że my ignorujemy połączenie nieprzewidywalności świata ze złożonością i jeszcze paroma innymi rzeczami i przez to zachowujemy się globalnie rzecz biorąc po prostu nieodpowiedzialnie. No, bardzo dziękuję za ten głos, nieco zdystansowany wobec Taleba. To jest oczywiście krytyczne odczytanie filozofa, natomiast wydaje mi się, że tutaj faktycznie Taleb, on jest bardzo atrakcyjny. Jak ja mówiłem do studentów, on świetnie pisze, to jest świetnie napisana książka. I ta kwestia złożoności, ona jest też widoczna w jego następnej książce, która jest o wrażliwości w jakimś sensie, o tym, że my powinniśmy jakby myśleć o tych kwestiach właśnie twardych, często ekonomicznych właśnie, z taką, jak on to mówi, no, twardością, żeby przetrwać, ale jednocześnie, żeby ta twardość miała miejsce, to potrzebna jest wrażliwość. Pani profesor Kostera, przepraszam, bo ja tak tylko chciałem skomentować ten krytycyzm, który się w pewnym momencie pojawił w odniesieniu do Taleba. Ja też nie jestem jakimś wyznawcą Taleba, ale uważam, że no, jeśli idzie o te jego... On nawet wprost powiedział ostatnio na Twitterze, to nie jest tak, że my płacimy więcej za skutki koronawirusa ekonomiczne, za skutki na przykład tego zmrożenia gospodarki. Nie płacimy za skutki samego koronawirusa, tylko płacimy za to, że ktoś nie przewidział. I tu się zgadza z to, co profesor Łuków powiedział, że ktoś nie przewidział, że nie słuchał tych, którzy przewidywali w jakimś sensie. Ja wiem, że teraz nie jestem w zgodzie z tym, co przed chwilą powiedział profesor Łuków. Pani profesor? Ja przede wszystkim chciałam zgodzić się ze wszystkim, co panowie profesorowie mówili, zwłaszcza pan profesor Łuków, sam nie jestem w stanie lepiej tego powiedzieć. Jeśli chodzi o książkę Czarny Łabędź, lubię ją dlatego, bo dobrze mi się o niej rozmawia z moimi rozmówcami. Natomiast też nie traktuję bardzo z dużą powagą wszystkiego, co tam jest napisane, ale przyjęłam, że nie do końca o tym będziemy rozmawiać, jakie ona zawiera słabości. Ma tę silną stronę, że można na bardzo poważne i trudne tematy rozmawiać o niej z bardzo różnymi osobami, które mają różne poglądy polityczne, pochodzą z różnych dyscyplin, mają różne podejście do przedmiotu, którym się zajmują, ba nawet pochodzące z różnych szkół i stosujące różne metodologie. To jest wyjątkowa cecha. To bardzo rzadko się zdarza znana pozycja, którą większość osób czyta i można o niej w ten sposób rozmawiać. Oczywiście, że ona ma 1000 wad, ma więcej niż 1000 wad. W każdym razie też nie chciałabym, jeśli mogę kontynuować oczywiście krytyki tej książki, tylko wrócić do diagnozy. Ta diagnoza jest tak bardzo trafna, że naprawdę nic dodać, nic ująć. Wiele z problemów, które obserwujemy i w których tkwimy, to są problemy zarządzania. Z mojego punktu widzenia nie dlatego, że nauki zarządzania są słabe, bo w naukach zarządzania jest bardzo, bardzo dużo propozycji, teorii, rozwiązań, mnóstwo
jest również w praktyce, jest bardzo dużo, mamy dużo dobrych, myślących, wrażliwych praktyków, mimo że wrażliwość nie jest w tej chwili cenioną cechą w zarządzaniu. To wszystko mamy. Problem jest właśnie z upraszczaniem tak naprawdę, że jest tendencja do upraszczania wszystkiego i z tego wynika taki mechanizm, który u nas nazywa się izomorfizmem, to znaczy wszystkie te organizacje upodobniają się do siebie, bo taki wzorzec istnieje i nic na to się nie poradzi jako jednostka. Można albo wypaść z gry, albo się dostosować. W związku z tym te korporacje tak wyglądają. No to jest to, co się teraz dzieje, jest okazją do tego, żeby wykoleić ten mechanizm i żeby coś innego na to miejsce się pojawiło. Oczywiście, że to, co się pojawi, może być lepsze i mądrzejsze i lepiej sobie radzić ze złożonością, a może być nawet gorsze. Czy może być więcej tego samego? Tego nie wiem. Z tym pytaniem mam bardzo duży problem. Znowu, nie powinniśmy na podstawie historii odpowiadać na takie pytania. Być może na podstawie studiów przypadku, jakichś kluczowych momentów, jakichś krytycznych momentów w rozwoju właśnie na przykład zarządzania, przyjrzeć się temu, co się działo pod koniec lat 80. w Polsce i znaleźć jakieś analogie i na tej podstawie się zastanowić, co może się wydarzyć. Oczywiście nie musi, ale co może się wydarzyć w przyszłości. Wydaje mi się, że najbardziej pożyteczną reakcją jest przypominanie sobie tych istniejących rozwiązań i rozważanie ich w kontekście tego, co teraz jest. Czyli na przykład to podejście systemowe, które wyszło z mody w zarządzaniu kompletnie, gdzie pojawiają się takie kategorie jak złożoność, jak nieprzewidywalność, jak wszystko to, o czym mówiliśmy wcześniej. Może właśnie to podejście systemowe odszukać na nowo i, że tak się wyrażę bardzo kolokwialnie, ale chyba jednak adekwatnie zrecyklować to, co jest przydatne w tym podejściu. Zastanowić się, jak dzisiaj te mechanizmy, teorie, modele opisywane wtedy, jak przystają do tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Tak, i poza tym jest bardzo dużo nowoczesnych teorii zarządzania, które również problematyzowały te wszystkie zagadnienia i kwestie. Kłopot jest w tym, że one były, podobnie jak i praktyczne rozwiązania, były odsiewane ze względu na optymalizację, ten imperatyw optymalizacji, że jest tylko jedno rozwiązanie, ono musi być optymalne. Wszystko inne trzeba odsiać, odciąć, wyrzucić. I efektywność, prawda? To znaczy, to jest takie tak. Optymalizacja i efektywność. Wąsko pojęta bardzo. Ale właśnie jako kulturoznawca mnie uderza też tutaj ten wątek recyklingu, bo wydaje mi się, że coś tutaj jest na rzeczy, żeby przywołać jednak kwestie środowiskowe, które są czasami łączone też z kryzysem koronawirusa, no bo przecież i globalizacja jest zarówno w kryzysie pandemicznym, jak i w kryzysie, czy też w katastrofie klimatycznej, która nadchodzi być może dużymi krokami. I teraz kwestia jest właśnie tego, że dawniej, jak się zastanowić nad mitami, na przykład Grecy mieli te mity takie związane z bóstwami miejsc, bóstwami lokalnymi, prawda? Każde drzewko miało swoje bóstwo, oni mieli szacunek do otoczenia, do środowiska. Natomiast my jesteśmy rozpanoszeni na tym świecie i nie mamy tego szacunku, tej pokory. Panie profesorze? Ja tutaj mam dwie uwagi, bo jeśli mamy mówić konstruktywnie, że tak powiem, ja mam dwie uwagi, które mi się tu nasuwają i one są powiązane między innymi z tą kwestią odpowiedzialności wobec, czy na przykład za środowisko, jakieś przyzwoite traktowanie. My w pewnym sensie też wiemy, że sposób produkowania bogactwa, to zdaje się Karl Polanyi, to już jakiś czas temu przedstawił, że po prostu drenujemy rzeczywistość, która nas otacza i to musi się skończyć. Więc to my już też wiemy. To, co mnie się wydaje, jest bardzo ciekawą rzeczą, czy wartościową, szczególnie w tej książce Taleba, to jest przede wszystkim kwestia tego, że po pierwsze pewnej pokory
wobec rzeczywistości. To znaczy, że powinniśmy wiedzieć, że pewne rzeczy złe się zdarzają i się będą zdarzać, i co więcej, wielu z nich nie przewidzimy. Może czy większości nie przewidzimy. Może warto też zwrócić uwagę, że również dobre się mogą zdarzyć, których nie przewidzimy. To inna sprawa. Chociaż ostatnio jesteśmy w nastroju, że raczej te złe. I myślę, że poniekąd słusznie. Ale myślę, że to jest ta rzecz, która jest tu ważna, czyli to, że są rzeczy, których nie przewidzimy i teraz powinniśmy się na to przygotować, ale skoro nie możemy przewidzieć, co to dokładnie będzie, to musimy myśleć w kategoriach takich, że tak powiem, przygotowań bardziej uniwersalnych, czyli takich, które nie muszą wchodzić w szczegóły konkretnego nieszczęścia, które nas zbiorowo spotka, tylko pozwalają nam się przygotować na nieszczęście jako takie. I to, tak jak na przykład on mówi, że korporacje powinny się ubezpieczać od dołów w kursach, prawda? Na przykład. Czyli, że powinny się ubezpieczać na gorszą koniunkturę i tak dalej. Czyli nie ubezpieczamy się na to, że będzie epidemia. Nie ubezpieczamy się na to, że będzie taki, a taki brak surowca jakiegoś, który jest nam niezbędny. Ubezpieczamy się w ogóle na to, że może coś pójść nie tak. I to by było, myślę, to jest taka niezwykle ważna nauczka, bo to oznacza, że oprócz tego, że powinniśmy spojrzeć szerzej, czyli nie tak uniformizować wszystkie formy aktywności społecznej, gospodarczej i tak dalej, tylko właśnie w ten sposób, że tak powiem, mogłoby dojść do jakiegoś dywersyfikacji tych kosztów, które się pojawią, kiedy ten czarny łabędź się w końcu ujawni, to również mogłoby dzięki temu dojść do pewnej zmiany społecznej, o której mam wrażenie, która mam wrażenie jest cały czas w tle tego, co Taleb pisze, że to miała być zmiana mentalności. My musimy po prostu się nauczyć tego, że po pierwsze nie żyjemy w świecie nieskończonych zasobów, po drugie, że żyjemy w świecie naznaczonym w sposób nieusuwalny ryzykiem, po trzecie, że to, że natura tego ryzyka będzie dla nas nieprzewidywalna i po trzecie, że nauka po fakcie niekoniecznie może być pożyteczna. To znaczy, on tam to nazywa inaczej, my to mówimy potocznie o mądrości po fakcie, że po fakcie to każdy jest mądry, bo już wie, jak to było. On bardzo często takie rzeczy potoczne mądrości ubiera w odpowiednią terminologię zaczerpniętą z nauk. Różnych zresztą, zarządzania, teorii decyzji, teorii gier trochę. I w ten sposób, czyli mówiąc inaczej, my się możemy uczyć na tym, co już nas spotkało, ale musimy również mieć świadomość, i to myślę też jest ważna lekcja, że ta nasza nauka zawsze będzie niedoskonała. To znaczy, że wszystkiego, czegośmy się nauczyli z tego, co nas spotkało do tej pory, wszystkiego nie wykorzystamy właśnie dlatego, że świat jest nieprzewidywalny, a co więcej, w czasach globalizacji nasz wpływ i złożoność tych wpływów jest coraz bardziej, umyka jakiejkolwiek kontroli. Więc będziemy coraz głupsi, mówiąc krótko, wobec tego, co nas będzie spotykało i jedyna mądrość, na jaką nas stać, przy naszych ograniczonych zasobach, że tak powiem, obliczeniowych, czyli intelektualnych i przewidywania i tak dalej, jedyne na co możemy zrobić, to spróbować myśleć, jak się zabezpieczyć na nieszczęście jako takie, a nie na to, to lub tamto, bo te, które już znamy ich naturę, to w dużym stopniu wiemy, jak im zapobiec, a te, których natury nie znamy, to nie będziemy wiedzieli, co nie wiemy z góry, co z nimi zrobić. Tak, no bardzo mi się podoba to, że pan profesor wskazywał na pozytywne też możliwości, to znaczy czarny łabędź to jest na przykład wynalezienie penicyliny w swoim czasie. To był czarny łabędź, który zmienił kolosalnie świat. Teraz mam wrażenie, wszyscy czekamy na czarnego łabędzia w postaci jakiegoś leku albo szczepionki. Nawet próbuje się w to inwestować. Ale to w takim razie, krótko podsumowując, jakby pani profesor, czy mogłaby pani jeszcze jedno zdanie, dwa dorzucić do tego, co już zostało powiedziane? Może coś optymistycznego. W mojej dyscyplinie nauki
istniała, no i do tej pory istnieje, mimo że może nie jest aż tak bardzo popularna, taki obszar badawczy, który zajmuje się strategią. I to jest dokładnie to, o czym pan profesor mówił. To znaczy przygotowywanie różnych scenariuszy, jak przygotowywać się na to, co jest nieprzewidywalne, nie będąc skoncentrowanym na szczegółach i konkretach, tylko takie ogólne podejście. I to, co jest kluczowe w takim przypadku, to jest idea zasobu strategicznego, o której między innymi pisał jeden z naszych polskich naukowców, profesor Krzysztof Obuj. Bardzo ciekawa książka. Czyli taki zasób, który buforuje, umożliwia, w 1987 roku ta książka się ukazała, umożliwia wykonanie różnych działań, podjęcie różnych decyzji w momencie, kiedy właśnie pojawia się jakaś nieprzewidziana zmiana. Czyli to musi być redundancja, to musi być pewna nadmiarowość, tak jak w przyrodzie, która umożliwia takie... To jest właśnie myśl z tą redundancją, bo tak jak pani profesor mówiła, mamy tendencję do upraszczania, a natura jest redundantna. On to wprost mówi właśnie, że natura jest w innym języku można byłoby ująć, że natura jest hojna, prawda? To znaczy ona po prostu jest w różne strony. Panie profesorze, dwa słowa jeszcze na koniec? Ja myślę, że tak, z tą redundancją ja bym się odniósł do tego w ten sposób, że wydaje mi się, że to po prostu oznacza, że w świecie jest bardzo wiele potencjału tego, co może pójść tak i tego, co może pójść nie tak. I dopóki my będziemy wierzyli, że będzie dobrze, a Pan Bóg do czegoś nie dopuści, tak jak właśnie ci, co nie odkładają na czarną godzinę i nie mają zasobów w postaci strategii, no to będziemy w takiej sytuacji jak dziś, że będziemy mieli kłopoty, a zwłaszcza rządzący będą mieli kłopoty z ogarnięciem intelektualnym sprawy, bo myślę, że tu jest fundamentalny problem. Zgadzam się. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo dziękuję pani profesor Kosterze, bardzo dziękuję panu profesorowi Łukowowi i serdecznie zapraszam w przyszłości. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Tak, no ja na razie...